Królestwo Boga na ziemi, miejsce dostatku, miłości do bliźniego oraz powszechnego katolickiego zrozumienia. Ale będzie też odcinek, którym będziemy robili dużo... A wy imperialiści, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że Królestwo Boże i papiestwo tak wam się spodoba i nie planowałem drugiego odcinka, ale skoro tak wam się to spodobało, no to lecimy z drugą częścią. Tak, przygotuję papieża pod kolonię tutaj albo tutaj, bo szczerze mówiąc papież jest lepszy do kolonizowania Afryki. Możliwe, że będę to robił już na streamach, więc pamiętajcie, żeby wpaść na Twitcha, na Lukas Hatfu. Serio, coraz bardziej myślę, że tak powinienem nazwać ten mój kanał na Twitchu. Jakoś tak wyszło przypadkiem i nawet śmiesznie jest. Mamy 3000 golda, ale to nie jest tak, że wpisałem sobie je z konsoli, bo patrzcie, nie da się. Nie, te pieniądze wziąłem ze spalenia Taxation Deva. Pamiętajcie, że na wartość palonego Deva wpływają wszelkie modyfikatory, które mamy do taxa. A na teokracjach mamy wartość Taxation zwiększone już na starcie. W ten sposób złupione pieniążki przeznaczam na budynki do Gaveringu. Budujemy praktycznie wszędzie sądy, bo mamy bardzo, ale to bardzo mało Gaveringu. I dużo, ale to dużo prowincji, innowierców, heretyków do podbicia. Pierwszym naszym celem będzie Kastylia. Siłą rzeczy, bo potrzebujemy Malty dla nas zdobyć oraz następnie będziemy bili Imperium Osmańskie na zmianę z pozostałymi państwami sunnickimi, które tutaj teraz widzimy. Mam też jakąś misję. Co ona robi? Tak, nie potrzebuję za bardzo wydawać, ale no, skoro mam nadmiarowy prestiż, to czemu tego nie kliknąć i tak dostaję tylko to? Miałem nadzieję, że mi to odpali Counter Reformation, ale jednak nie. Lecimy na Reconquest Cassius Belli. Naszym celem będzie odbicie tych prowincji. Szwajcaria, Francja nam pomogą. Tutaj mamy jeszcze fuksa innego, bo akurat Kastylia toczy wojnę z Osmanem, który zbliża się do jej granicy. Jakiś dziwny ambasador do nas przybył. Ale ja nie chcę odkrywać Etiopii. Co to ma być? Czemu ja ją widzę? Nie! Ej, a to Etiopia taka przekoksana. W sumie dajcie znać, czy chcecie zobaczyć odcinek z Etiopii, bo nie ukrywam, zaintrygował mnie teraz ten kraj. Już nieźle, mamy 100 gaveringu zapasu. Mamy też fuksa, papież 654 z dyscyplinką. I co najważniejsze, jest całkiem rześki i młody. Jak na papieży, bo zazwyczaj dostajemy jakieś 65+, co już na emeryturę powinno przejść. Gold Rush! Jeszcze więcej kasy. Jeżeli zastanawiacie się, jak dewować prowincję, to powiem wam tak, w zasadzie całe południe Włoch oraz, no nie wiem, centrum, większość prowincji to jest dewowanie głównie pod manpower, gdzie powinniśmy to priorytetyzować. Zobaczcie, jakie to są dobra. Krówki, wino, pszenica, to wszystko to są dobra, które będą miały zwiększony manpower w późniejszym etapie, kiedy postawimy tutaj właściwą... O, to postawimy. Widzicie? Te trzy dobra, cztery nawet. O, zapomniałem, że ryby też się liczą. Zwiększają, mają większy manpower, co jest bardzo przydatne i pod tym kątem będę dewował te właśnie południowe prowincje. Ale że teraz przypomniałem sobie, że przecież mam kolonializm do wprowadzenia. Na siłą rzeczy troszeczkę czasu minie, zanim on będzie u nas. To najpierw, nie wiem, Sienę sobie zdejmuję albo Lukkę, bo jest mega tania. Każda z tych prowincji jest całkiem niezła, chociaż Siena jest lepsza, bo dostaniemy... Bo Siena jest na przedziale dwóch regionów morskich, więc siłą rzeczy cała ta linia brzegowa będzie nam wprowadzała instytucje naraz. Warto jest na takie rzeczy zwracać uwagę. Mimo wszystko wziąłem Lukkę do dewowania, a resztę prowincji, bo mamy nadal dużo punktów militarnych, to już po prostu ustawiam sobie po kosztach dewowania i dodewowuję. Tam, gdzie mogę, punkty militarne, też patrzę na to, gdzie nam brakuje ile dewa do dychy. Też staram się dewować te prowincje w pierwszej kolejności, bo przy 10 punktach developmentu dostajemy po prostu kolejny budynek do postawienia w prowincji. W międzyczasie dyplomacja papieska działa, działa, żeby nam kraje zaczęły wychodzić coraz bardziej z koalicji. Pierwsze rozwinięcie z ery, tak słusznie uważacie, Religious War. W sumie nie wiem, czy coś jest tutaj innego, co super potrzebujemy, ale pewnie tak. Portugalia daje dobrowolną daninę na rzecz kościoła? No fuck it! Czemu oni to zdobyli? No nic to, siłą rzeczy następujący pokój zawieram, jeszcze Malty dla siebie nie zdobywam. Kto wie, może w przyszłości? Grenada będzie nasza, więc monument zdobywamy. Biorę też jedną prowincję, żeby wypuścić Walencję, albo i nie, jeszcze zdecyduję. Oraz biorę tą wysepkę, o, dla Francji. To nie biorę tej wysepki, jednak z tego rezygnuję. Myślałem, że będę miał roszczenia terytorialne.
terytorialne do Tunisu albo Tlemcenu, niestety nie, oraz dużo, dużo pieniążków. Mamy też troszeczkę bogactw skumulowanych, więc teraz trzeba zacząć budować monumenty. Myślę, że dla nas jeden z najważniejszych to jest Pieseł Palace, bo zwiększy przyrost naszych reform. A pamiętacie, co mamy na samym końcu? A niestety, jako papiestwo nie mamy jakoś tego szybkiego. I też pójdziemy z Royal Palace, co niby ma się 20 lat budować, ale jakoś sobie dopomożemy tu i tutaj. Na pewno będę chciał też bardzo szybko zrobić monument w Rzymie. 10% tańsze idee, bardzo mocne. Oraz we Florencji dostajemy tańszych doradców i tak w Atenach możemy w cały czas zdobyć ten monument. Kolejne 20% do doradców. A piramidy jakie są OP dla nas? Chyba wiem, gdzie uderzamy. No ja myślę, że wychodzą z tych wojen koalicyjnych przeciwko nam złe psu braty swojego papieża będą tutaj inwigilować i koalicjonować. Myślę, że z pomocą cesarza rozpoczynamy nasze wojny religijne. Tym bardziej, że wojsko Osmana widzę, że jest tutaj u Kastylii. W sumie to mnie zaatakują z drugiej strony. To nie był dobry pomysł. Ale mamy krucjatę, morale armii większe, national taxation zwiększone oraz jeszcze więcej manpowera. Lol, co ten Osman tak forty pokasował dziwnie jakoś? Bum! Ostrzał Konstantynopola. A to spryciarz jeden wyminie mnie na czarnej fladze. Oj, nie, nie, nie. Lul, spaliłem mu stolicę. Topimy osmańską flotę. Szkoda, że transportową. Ale to galerki tak płyną. Dobra, zaraz się wycofamy z tej bitwy, bo nie wygramy aż z taką przewagą jego liczebną. Chyba. Naprawdę, obecnie floty nie ogarniam, więc się mnie nie pytajcie, jak ona działa. No nie ruszy się, stanął i nie ruszy się dalej. O, o, no rusz się, Osman. Nic ci nie grozi. Wcale tu nie mamy dużej przewagi liczebnej. Osman chyba nie naprawił swoich okrętów, bo jakoś tak lecą na dno, mimo dość sporej przewagi ogniowej. Bum, bum. Leci, leci na dno. Czy ja tutaj miałem baterie morskie? Nie. Dopadliśmy armię osmańską na minusach, niestety, w zasadzie jednym, ale mamy taką przewagę liczebną, że go bez problemu pokonujemy. Tylko gdzie on się wycofa? Chyba tutaj. Za cieśninę. Ustanawiamy przyczółek w Tunisie. Ej, teraz dopiero spojrzałem, jak szybko mi się instytucja rozprzestrzeniła. Reformacja wiary katolickiej. Co zapoczątkowuje nam... Ile ja mam zapłacić? Ja to nie wiem, czy to jest tego warte. Council of Trent. Bardzo przepotężny event, na którym tak naprawdę ma kontrolę tylko i wyłącznie papiestwo. Albo obecnie panujący papież. Nigdy nie pamiętam. W sumie to tylko decydujemy, jaką chcemy mieć postawę wobec heretyków, czy brak totalnej tolerancji, czy lecimy w LGBT i tolerancję. Tak na szybko wam pokażę modyfikatory, ale nie są za dobre. Znacznie lepsze są po przeciwnej stronie. Warscore Course versus Other Religion minus 10%. I naprawdę tego chcę. Manpower w prowincjach z prawdziwą wiarą i siła nawracania heretyków. Wyjebiste. To ja sobie na początek już to biorę. W sumie to wszystko biorę z tego, bo jest znacznie lepsze. Dziękuję. Mamy modyfikatory i one zostają do końca gry i działają chyba dla wszystkich państw katolickich. Lul, Osmana mamy na niecałe 3 wojny. Kończymy Tunis, gdzie ustanawiam taką na jakby co granicę, jakbym potrzebował Cassius Belli na Mameluka, na wszelki wypadek. Pieniążki, wojenne reparacje i nic więcej. W tego typu prowincjach od razu dajemy do Trade Company, od razu zwiększam stabilność, żeby mieć jak najniższy unrest. Teraz nawet tak sobie przypomniałem, że ja za szybko to kliknąłem wszystko, bo teraz żadne z krajów nie opowiedziało się po lewej albo prawej stronie. Inne jest to, że w tej grze to prawa strona jest tolerancyjna. 10 profesjonalizmu. W ogóle czemu ja mogę robić tę misję? To jest bardzo dziwne. Na końcu po zniszczeniu heretyków dostajemy naprawdę przepotężne modyfikatory, no ale siłą rzeczy trzeba będzie rozwiązać Holy Roman Empire oraz nawrócić te wszystkie prowincje. To tutaj polas Osman, a ja się zastanawiałem, gdzie on ma armię, co mi tak łatwo ta wojna idzie. On po Burgundii sobie lata, no co za typek. Aż wypowiedziałem wojnę o Neapol. Nie ukrywam, jestem zawiedziony tym, jak mało pieniędzy mogę brać od Osmana. Myślałem, że z 2500 będzie, plus oczywiście wojenne reparacje, prowincje, z których wypuścimy głównie wasali, których będziemy odbijali, żeby ograniczyć naszą agresywną ekspansję na początku. No może oprócz tych w Afryce, ale więcej zabierzemy w kolejnej wojnie po prostu. Jakie straty mam? I połowa z tego to moje! XD, Osman zaatakował Karaman. Wyjebiście. Bo też go atakuje. Odbijamy Neapol dla Sycylii. Karaman staje się naszym wasalem i siłą rzeczy... O nie! Mam wojnę z Osmanem! Zły Osman nie zaatakował. Wezwijmy naszych sojuszników do wojny. Niech zaorają za nas Osmana. Jeszcze mu topię flotę, no nie.
To jest złe. Nasz okręt flagowy będzie nosił imię Archanioła Michała. Przekoksane. Lol, miałem jakąś bitwę gigantyczną w Konstantynopol, gdzie mi zginęło 50 tysięcy żołnierzy. Bo ogólnie tu po prostu puściłem sobie trójeczkę i poszedłem kawę robić, więc coś tu się dzieje. Trzecie idee i tutaj jak zwykle mam dylemat. Dawno grałem z ofensywnymi, więc najprawdopodobniej je wezmę, ale mocno zastanawiam się pomiędzy Divine oraz ilościowymi również, ale mimo wszystko biorę ofensywne, naprawdę dawno z nimi nie grałem. W sumie tutaj dostajemy Siege Ability, zwiększoną liczbę wojska, dyscyplinkę, parę pipsów do generałów, ale co najważniejsze, dostajemy National Unrest minus 1 oraz Lata Separatyzmu minus 5, a to są dwa bardzo potężne modyfikatory umilające podwój świata. Czujecie to? Czujecie to? To zapach palonego Osmana o poranku. To jest piękny zapach, naprawdę. Wypuściłem moich wasali i popatrzcie sobie. Bułgaria, jakie ma terytorium, Bizancjum, Syria, nie wiem czemu chcę cały czas mówić tutaj Styria, oraz Eretna. Karaman tylko kilka prowincji, ale też go wykorzystamy w kolejnych wojnach. Trochę za dużo. Aha, ktoś mnie tu piraci. Podbijamy kolejne prowincje od Kastylii. No i tym razem Malta leci do naszego wasala, ale i tak ją przecież zjemy. W międzyczasie zaatakowałem Tunis i zostałem wplątany w niechcianą wojnę z Anglią, ale raczej nie miałem wyboru. Musiałem... O, kolejne klejmy. Nieważne, już mi lepiej. Widzę też, że Osman jest orany przez Polskę albo ora Polskę, nie wiem, kto tutaj tak naprawdę wygrywa. Atakujemy również Egipt, gdzie głównie chcę odbić prowincję Syrii, ale też nie tylko, zabierzemy wszystkie forty, żeby w przyszłości łatwiej go atakować. Ten papież już nie jest taki dobry, ale wciąż jest papieżem. I uda się zniszczyć angielską armię? Chyba nie. Ale teraz się udało. W sumie na razie pieniądze lecą na budowę manufaktur. Mam luka niby na dwie wojny mogę zjeść. Kuszące. Full elan! Cokolwiek to znaczy. Chyba troszeczkę przegiąłem, ale może nie jest też tak źle, bo widzę, że kończą nam się korować prowincje. A od Mameluka wziąłem naprawdę sporo. Lecimy kolejną wojnę z Osmanem i myślę, że odbicie prowincji należących do Bizancjum. Bułgarię też bym chciał, ale mam wrażenie, że do Bułgarii to ma sobie roszczenia Austria bierze. Mamy też bardzo mało prowincji dla Syrii, więc tutaj po prostu zrobimy return corn i będzie po sprawie. Lol, Austriak mi oddaje prowincję? Dziwne. I tutaj uwaga, mała ciekawostka. Jako, że mam bardzo dużą redukcję Province War Score Costa, no to chcemy zwracać prowincję w następujący sposób. Zobaczcie, kiedy bierzemy przez return, dostaję 2%, kiedy zwracam bezpośrednio 4%. I mój Bizancjum to kontroluje, w teorii. Z tego co zauważyłem, nie ma znaczenia, jeżeli wezmę na siebie i zrobię return, nie ma to żadnego wpływu, więc chcemy po prostu realnie zwracać prowincję. Ostatnie bitewki z Osmanem i czyżby mi posiłki miały nie dotrzeć na czas? Muszą być role po mojej stronie i na razie są po mojej stronie. Dawać. Jak wygramy tą bitwę, to mamy w zasadzie koniec wojny, Osman się nie pozbiera. I tak, bitewka wygrana, ale duże straty mam. Zwróciłem sobie chyba wszystkie prowincje w jednej wojnie. 47 agresywnej ekspansji, co i tak jest bardzo małą liczbą, jak za taki kawałek Osmana. Oraz zadłużamy jeszcze bardziej Osmana. Jest spora szansa, że będę resetował Trusa, więc nie chciałem brać War Reparation. Siłą rzeczy z Osmana też dużo nie zostało. Moglibyśmy utworzyć Królestwo Jeruzalem, ale nie. Po co tracić terytoria? Chociaż dałbym głowę, że w poprzedniej serii chciałem je utworzyć, prawda? No, teraz mamy wojnę z całą północną Afryką. Przy okazji zresetuję sobie Trusa z Mamelukiem. Cała marokańska armia przeszła mi do Grenady i nic nie robi. Tylko mi bot ułatwia podbijanie siebie. Oh my god! Maroko ma dojście do Afryki! Wyjebiście! Ale będzie rzeźni wyjątek. To znaczy będziemy pokojowo szerzyli wiarę katolicką. Oh my god! Zapomniałem wybrać właściwe Cassius Belli na Maroko. Idiota! No i mamy to łatwa, szybka wojenka, która mnie kosztowała minus 200 punktów dyplomatycznych. Bo złe Cassius Belli wybrałem, naprawdę. Ale mamy dostęp do Afryki. Jak tylko się okoruje, będziemy widzieli przygraniczne kraje i je zjadamy.
zapomniałem o tym evencie. Ta prowincja produkuje mi teraz przez 100 lat o 50% więcej golda. Nie widzieliście? Nie zrobiłem z tej prowincji trade company wcale, a teraz prowadzę wojny w następujący sposób. Patrzę na niekory, które mam, nie to coś dziwne, na trusy, które nam mijają. I teraz widzę, że za chwilę będę mógł mieć wojnę z Osmanem. Następnie jak minie wojna z Osmanem, to widzę, że do 59 mam spokój z Marokiem. A czy by to oznaczało, że mogę atakować Mameluka już? Czy wyrobię się w rok? To jest dobre pytanie. Rok do wojny z Osmanem, to chyba się wyrobię jeszcze w wojnie z Mamelukiem. Printing Press w Rzymie i Wenecji? Charge! No i nie zdążyłem, ale lecimy z Holy War Cassius Belli na Osmana. Mimo wszystko. O! Czy zatrudniamy Michała jakiegoś tam Angelo? To był ten żółw ninja? Misjonariusz Strength? Czy Powiem wam tak, jakoś psycha mi nie pozwala zatrudnić kogoś tam do pokolorowania Sykstyńskiej kaplicy. Mimo iż uważam, że misjonariusz Strength by mi się bardziej przydało. Od Mameluka bierzemy naprawdę sporo jego najbardziej wartościowych prowincji, ale dostęp do Arabii zostawimy sobie na później. 120 overextensji raczej już będzie standardem i tak mamy na minusie wszystko. Gawernik zaczyna być problemem. Wojna z Osmanem przebiega dość sprawnie, chociaż oblega mi fortecę i cały czas nie mogę go dorwać do jakiejś bitwy. Wreszcie ich dopadłem! Naprawdę, obecnie bitwy to taka rzadkość, że nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że ją toczę. Patrzcie, Osman jest zacofany, on ma dzidy, ja mam amciu am. Ziemia rozdana, Syria zjedzona, sojusz z Austrią zerwany, z Polską zawiązany i będziemy teraz próbowali odbić całe Węgry dla nas. Tu nic zjadamy, bo nie będzie przydatny. Mam wojnę z Etiopią i mam zaraz... Czemu oni tutaj mają stolicę? Ktoś mi powie, czemu Etiopia ma tutaj stolicę? I ani jednego fortu! What the fuck? Zaatakowałem bez Cassius Belli Lannister, uczynimy z niego naszego wasala, żeby później móc się wbijać w Wielką Brytanię, a co najważniejsze, chcemy zdobyć tą świątynię. Zdobywamy Lannister na naszego wasala i dzięki niemu będziemy podbijali Wielką Brytanię. Celebrate! Mamy Maltę! Nie chcę nic mówić, ale papież dołączył do Ligi Protestanckiej. Make sense! Czas na wojnę ostateczną. Żegnaj Osmanie. O kurde, halo. 160 overextensji. Całkiem normalne. I nadal? Andres na poziomie... Ej, w sumie jakbym miał 3 stabilności, to byśmy Andresu nie mieli. Naprawdę? Nie miałbym ani jednego buntu na 3 stabilnościach. Kolejną krucjatę ogłaszam na Mameluka. Dewujemy naszą przekoksaną kopalnię złota. A dlaczego przekoksaną? Bo mamy z niej zwiększone wydobycie o 50% przez 100 lat. No teraz to już osiemdziesiąt. Święta wojna z Mamelukiem. Wojna religijna, jak miło! Ale żeby papież walczył przeciwko katolickiemu cesarzowi. No okej, skończyło się i co? Te modyfikatory już nie działają? Czy jak to działa? W sumie to mi się nie chce brać udziału w tej wojnie religijnej, ale nie wiem czy ona... Kto wygrywa teraz? W międzyczasie Mameluk znika i to jest najlepsze. Teraz znika nam Holy War Cassius Belli, bo krucjata na Mameluka zakończyła się sukcesem. I możemy teraz zwołać krucjatę na przykład na Maroko, Songhai, czy dowolny kraj sunnicki, jaki jest w okolicy. A nie ukrywam, Kwara Kundżulu brzmi jako dobry plan na podbicie. Wojna religijna z Kwara Kundżulu. Ale to będzie duży kraj do zjedzenia. 1605 punktów administracyjnych za zjedzenie całego Kwara Kundżulu. Chyba nie. I 256% overextensji. To może jednak na 2 razy? Kolejną ideę po długim namyśle bierzemy administracyjną. Potrzebuję jednak korowania za 1/4 taniej. Bez tego się nie obejdzie. Koniec wojny lig. Ile tu osób zginęło? Czemu Turingia jest cesarzem? Nowym cesarzem Holy Roman Empire została Turingia, która na moje szczęście ma sojusz z Brandenburgią, więc tak, bez Cassius Belli ciśniemy cesarza. Nadszedł czas budowania State House'ów. Mam je wszystkie już postawione na odpowiednich prowincjach, czyli tam, gdzie jest papier. No dobra, okłamałem was, nie mam wszędzie, gdzie prawidłowo. State House'y budujemy na papierze, szkle albo kryształkach. Wtedy dają największe efekty. W innych wypadkach dają o połowę mniejsze. I buduje je na prowincjach, no gdzie siłą rzeczy mamy najgorsze dobra produkcyjne, jak krowy, tam pszenica, ryby. I tam, gdzie potem mam najmniej manpowera.
O, czyli na przykład w tej prowincji zbuduje State House. O tak, spalmy Berlin. I wreszcie możemy rozwiązać Holy Roman Empire, ale najpierw wydajmy cały nasz prestiż. Od razu lepiej, nie ma cesarstwa. Let's celebrate! Skończyliśmy kolejny monument, ale czemu na Malcie mi pokazało, skoro ja skończyłem Jeruzalem? Dodatkowy misjon! Jakby co, nie nawracam tych prowincji protestancko-reformanckich jakichś tam w Europie, bo nie chcę, żeby ponownie centra reformacji mi je nawróciły. Niech się zajmą innymi krajami, z tego co widzę, będziemy mieli łatwy podbój Europy Środkowej. Oj, będzie rzeź. Lecimy z krucjatą na Maroko. Serio? Czuję się oszukany. Portugalii miało nie być w tej wojnie. No i Portugalia za udział płaci. Stratą floty. Maroko znika. A ja atakuję Austrię. Będziemy chcieli od niej dosłownie jedną prowincję, żeby wypuścić Węgry. W serio? Węgry mają być reformant? Nigdy w życiu. Skoro nasze wojska są w okolicy, to odbijmy Transylwanię dla Węgier. Od Nitry też wziąłem sporo prowincji, ale zostawiłem sobie na razie jedną, żeby w kolejnej wojnie móc łatwo wziąć prowincję od Austriaka i wypuścić Czechy. Węgry wracają do macierzy. No i całe Węgry odrodzone, tylko pod naszym butem. A teraz wypuszczamy Czechy, które mają naprawdę sporo prowincji do odbicia. I w sumie z Węgier robię marchię, tak samo z Czechy zrobię marchię. Będą mi pomagały w moich nadchodzących wojnach. Krucjata na Songhai. Global Trade się u nas odpalił. Wyjebiście. W sumie nie mogło być inaczej. Mamy też 7 poziom reform. Do tego momentu wybrałem takie, które widzicie. I powiem wam szczerze, tutaj wezmę chyba misjonarza kolejnego, chociaż mam do wyboru jeszcze maksymalne kultury oraz, co najlepsze, darmowe polityki kolejne, co też jest bardzo mocne. Ale jednak wezmę misjonarza. Im więcej misjonarzy, tym szybciej nawracamy. Szybko wchłaniamy Afrykę Centralną. Szkoły niedzielne! Wreszcie nadeszła era absolutyzmu i znikły te wszystkie walone centra do nawracania, więc mogę nawrócić swój kraj na jedną prawilną wiarę. A potem się chyba weźmiemy za podbój Niemiec. Nasze Królestwo Boga w erze absolutyzmu dość ładnie się prezentuje. Sporo mamy podbite, 3500 developmentu. Ładnie też zarabiamy, chociaż tak mogłoby być jeszcze 50 golda więcej, ale to pewnie wynika z zacofania technologicznego. Bezproblemowo możemy mieć maksymalny absolutyzm na poziomie 65 punktów, co oznacza, że zrobimy sobie Court and Country Disaster, żeby jeszcze dostać dodatkowe 20 punktów absolutyzmu. Taką Rosję mamy na 3 wojny, tak z ciekawości wam powiem. Tymur jest na również 3 wojny, a jeszcze nie mamy absolutyzmu. Jak go zrobimy, będzie znacznie lepiej.